Dzień dobry, witamy Państwa. Dariusz Lindę i Katarzyna Sałacińska. Jesteśmy z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Na co dzień zajmujemy się taką szeroko rozumianą aktywizacją społeczno-zawodową osób niewidomych i słabowidzących. Na wstępie dodam też, że jakby temat nie jest nam obcy też z tego powodu, gdyż oboje jesteśmy osobami słabowidzącymi. Także tutaj temat jest nam raczej znany i raczej możemy poopowiadać jakby z naszej praktyki też i zawodowej, i prywatnej, jak funkcjonują osoby niewidome, słabowidzące, no i też oczywiście, czego w tym swoim życiu używają, żeby łatwiej się na co dzień żyło. Ja postaram się teraz uruchomić naszą prezentację, także proszę mi dać chwilkę. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda to włączyć tak, aby to zadziałało. Jeszcze sekundkę poproszę. Dobrze, chyba teraz już. Teraz widzę na lacie. Nie wiem, czy się udało nam włączyć udostępnianie ekranu. Jeszcze sekundkę. Mam nadzieję, że już. Widać prezentację. Dobrze, ok, to teraz już robimy pełny ekran, prezentację. Dobrze, jesteśmy z naszą prezentacją na bieżąco. Dobrze, to tak, zaczniemy od, Kasiu. Od pojęć takich, pojęć niepełnosprawności wzrokowej. Często spotykamy się z takim zagadnieniem i coś się pod nim kryje. Osoba pod pojęciem osoby niepełnosprawnej wzrokowo kryje się osoba niewidoma, osoba ociemniała, czyli taka osoba, która straciła wzrok po urodzeniu w którymś momencie swojego życia, osoba z poczuciem światła, czyli osoba niewidoma, która jeszcze widzi jakieś resztki światła, jakiś poblask, osoba z lunetowym polem widzenia, czyli taka osoba, która widzi jak przedziurko od klucza, później Państwu pokażemy to w prezentacji. Osoby, które mają mroczek centralny, to są osoby, pod pojęciem jeszcze osoby niepełnosprawne wzrokowe, które są osoby słabowidzące, czyli takie jak my, które nie mamy pełnej ostrości wzroku. Niewidomy znaki rozpoznawcze. No tak, często zastanawiamy się, znaczy właściwie nie zastanawiamy się, może zróbmy to, opowiedzmy w ten sposób. Jeżeli widzimy człowieka niewidomego, który idzie z białą laską i w okularach, wtedy wiemy, że ta osoba no, rzeczywiście ma problemy ze wzrokiem, a najczęściej wtedy już nic nie widzi. Więc jakby taką osobę jest łatwo rozpoznać. Często też porusza się z psem przewodnikiem, ale jest też cała masa osób, a właściwie zdecydowana większość osób takich jak właśnie ja i Kasia, które widzą no mniej lub więcej, a ciężko jest jakby rozpoznać na ulicy to, że właśnie te osoby mają problemy wzrokowe. Jest to troszeczkę też wina właśnie samych osób niedowidzących, wynikająca z tego, że jakby mają taką barierę w posługiwaniu się białą laską. Ta biała laska nie zawsze musi być takim narzędziem tylko do jakby badania tego terenu przed sobą przy poruszaniu się, ale ona też jest takim znakiem, sygnałem, który mówi o tym, że właśnie mamy problemy ze wzrokiem. Bo jeżeli mamy osobę na wózku, no to wiadomo też, że będzie miała problemy w poruszaniu się, a jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, no bardzo często nie sygnalizują właśnie tego, że widzą słabo. No i z tego niestety wynikają często różne nieporozumienia albo jakieś tam śmieszne historie. Na przykład no ja też jestem taką osobą, która jeszcze ciągle myśli, że widzi, bo te pogorszenia widzenia często następują tak stopniowo, także te, jakby ta wada wzroku najczęściej powiększa się z wiekiem i jeszcze kilkanaście lat temu
ja jeździłem samochodem, a na dzisiaj mam problemy jakby z poruszaniem się pieszo. Jestem jeszcze w stanie przeczytać sobie jakiś większy tekst na ekranie komputera, no ale do jakby dobrego widzenia bardzo dużo mi brakuje i może być też taką jakby taką śmieszną anegdotą, że no czasem potrafię na przykład nie rozpoznać sąsiada i albo ewentualnie dzisiaj przejdę chodnikiem prawidłowo, jutro jak będzie, nie wiem, na przykład bardziej ciemno, czyli przed wieczorkiem gdzieś tam się potknę o jakiś krawężnik, no i wtedy na przykład sąsiad może myśleć, że właśnie tutaj o, sąsiad wraca po imprezie do domu. No niestety to nie jest tak, że po imprezie, ale właśnie chodzi tylko o to, że w różnych warunkach różnie się widzi i nie, dopóki jakby nie oznakujemy siebie, że mamy problemy wzrokowe, no to inni nie mają szansy tego też zrozumieć. Może czym są spowodowane nasze problemy ze wzrokiem? Dobrze, to powiedzmy. Czyli tak, tutaj na tej prezentacji mamy w tej chwili wyświetlone jakby typowe schorzenia wzroku. Tych schorzeń wzroku jest, no jest dosyć sporo i jakby tutaj o ile łatwo jest zrozumieć, jak widzą, a właściwie jak nie widzą niewidomi, no bo jakby temat jest zero-jedynkowy, więc to łatwo jest sobie wyobrazić, no wystarczy na chwilę zamknąć oczy albo nie wiem, wejść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie nie ma w ogóle światła, no i wtedy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakby sytuację osoby niewidomej. Z sytuacją osób słabowidzących jest zdecydowanie gorzej. Gorzej w sensie takim, że gorzej sobie jest jakby wejść w skórę tej osoby słabowidzącej i zrozumieć jego potrzeby, gdyż każde schorzenie powoduje inne skutki, a do tego jeszcze jest tak, że jakby w zależności od tego, jak to schorzenie jest rozwinięte, no też jakby powoduje inny stopień utraty widzenia. Więc możemy mieć obniżoną ostrość, możemy mieć widzenie tylko fragmentu obszaru, możemy mieć jakby takie widzenie jak przez mgłę, możemy mieć zasłonięty centralny obszar wzroku, możemy nie rozróżniać kolorów, więc tych jakby schorzeń będzie bardzo dużo. Tak, jeszcze można, tak jak wady wzroku, możemy skorygować okularami, soczewkami czy jakimś zabiegiem laserowym, tak z chorobami oczy jest troszeczkę trudniej i nie ma dwóch takich samych osób, które identycznie widzą z takim samym schorzeniem, niestety. Tak więc tak jak pan Marek powiedział, każdy widzi z nas inaczej, tak? Podstawową wadę wzroku to państwo wiecie, większość z nas ma, jest to krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, ZES czy oczopląs. Tutaj zrobiliśmy taką symulację, żeby pokazać państwu, jak mogą widzieć właśnie osoby z takimi chorobami czy wadami wzroku. Po lewo jest rysunek, gdzie jest widzenie prawidłowe, po prawo jest widzenie właśnie, w tym przypadku mamy widzenie lunetowe. Tutaj właśnie ja może dodam właśnie, że jakby akurat moje schorzenie nazywa się zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i ono łączy w sobie kilka jakby później problemów, kilka następstw. Jednym z nich jest właśnie to, że mam zawężone pole widzenia. Tak naprawdę to jeszcze takie pole widzenia, jakby, które ma jakąś ostrość, no wygląda właśnie mniej więcej w ten sposób, jak na tym obrazku. Czyli ja rzeczywiście widzę w taki sposób bardzo wybiórczy, więc wiąże się to często z tym, że nawet osoby, które generalnie można by powiedzieć, że słabiej widzą, w niektórych sytuacjach lepiej się odnajdą niż taka osoba właśnie widząca lunetowo. To można sobie też jakby, jeżeli byście Państwo chcieli sprawdzić, jak to jest tak naprawdę, to albo popatrzeć przez jakąś lornetkę, no i wtedy też widzimy tylko fragment. Dziurkę od klucza. Tak, można dziurkę od klucza, mniej więcej tyle takiego dużego klucza, ale najprościej też wziąć taką latarkę, która punktowo świeci i zaświecić ją sobie w ciemnym pokoju. Wtedy też tak naprawdę musimy skanować całe pomieszczenie takim
malutkim fragmentem, takim obszarem, który pozwala nam na widzenie tylko fragmentu pomieszczenia. Może to skutkować też taki jakby dziwny odbiór przez innych użytkowników, że na przykład wsiądzie do tramwaju człowiek, który właśnie ma takie lunetowe pole widzenia, spojrzy na zegarek, przeczyta sobie, która godzina, bo zeskanuje sobie cyferka po cyferce właśnie ten cyferblat, wyciągnie telefon, popatrzy też, co tam się dzieje na tym telefonie i nie będzie tego robił jakby przez jakąś lupę ani inne urządzenie, które mu pomaga patrzeć, no a tu będzie oznaczony białą laską, będzie chodził z białą laską, więc tak, a może być tak, że na przykład będzie wychodził z autobusu, tramwaju i wpadnie na człowieka, który no nie będzie w tym centralnym polu widzenia, więc tutaj no jakby trzeba mieć też taką tolerancję na to, że nie zawsze brak ostrości wzroku jest tylko takim wyznacznikiem tego, że się jest osobą słabowidzącą. Wystarczy właśnie mieć bardzo zawężone pole i to już spowoduje, no bym powiedział, dość duże problemy w funkcjonowaniu. Mroczek centralny. Odwrotna sytuacja. Często przy AMD, czyli takim zwyrodnieniem plamki żółtej związanej z wiekiem, musimy się nauczyć tak pozaplamkowo, jest to bardzo trudne, bo zobaczycie Państwo, że centralnie nic nie widzimy, więc trzeba nauczyć się ruszać głową, żeby zobaczyć coś w koło. Tak samo czytanie tekstu jest bardzo utrudnione w takim przypadku. No niestety mamy środek zakryty, więc musimy nauczyć się tak pozaplamkowo. Tutaj mamy mroczki rozsiane. W polu widzenia niby jest pełne pole widzenia, ale w tym polu pojawiają się takie ciemne cętki, które niestety ograniczają nam tą przestrzeń i widzenie. Możemy mieć pełną ostrość wzroku, ale niestety takie jakby dziury w siatkówce. Jeszcze tutaj mamy obniżenie ostrości wzroku. To tak jakbyście Państwo sobie ubrudzili okulary, szybę, okno, tak? Czyli teraz wyobraźcie sobie Państwo jakby te dwie osoby. Jedna z tym lunetowym polem widzenia, która widzi jak przez dziurkę od klucza, druga osoba z obniżoną ostrością wzroku. I jakby funkcjonowanie tych osób będzie się odbywało zupełnie inaczej. O ile powiedzmy... O ile na ulicy... będziemy sobie funkcjonować w sposób taki, że ta osoba słabowidząca będzie osoba, która ma obniżoną ostrość wzroku, będzie sobie szła dosyć dobrze i będzie rozpoznawała przeszkody, będzie się poruszała pomiędzy, nie wiem, chodnikami, alejkami, innymi przeszkodami, nie będzie widziała szczegółów tych rzeczy, ale te wszystkie, bym powiedział, gabarytowe przedmioty będzie widziała dosyć dobrze. A teraz osoba słabowidząca, która ma lunetowe pole widzenia, znacznie lepiej poradzi sobie z czytaniem, bo właściwie osoba z takim wzrokiem, gdzie mamy brak ostrości, no nie będzie widziała drobnych przedmiotów, nie będzie jakby funkcjonowała, jeśli chodzi o czytanie, dobrze i rozpoznawanie drobnych szczegółów przedmiotów, ale no jakby tutaj w tym funkcjonowaniu takim na zewnątrz, bym powiedział, no będzie jej zdecydowanie łatwiej. To ja teraz... Tutaj mamy ubytki w polu widzenia, często występują przy retinopatii cukrzycowej. Możemy mieć też pełną ostrość, ale mamy bardzo wybrakowane to pole. Widzimy jak przez takie, jakbyśmy mieli bluzkę, która ma dziurki, tak? I widzimy tylko kawałek tego, co mamy przed sobą. Widzenie połowiczne. Może się zdarzyć, może występować w różnych jakby konfiguracjach. To połowiczne widzenie możemy mieć od skroni, możemy mieć od nosa,
możemy mieć od czoła i od brody zasłonięte. Więc proszę sobie zamknąć jedno oko i wyobrazić i spróbować ominąć przeszkodę po lewej stronie. Na przykład zamykamy sobie lewe oko, zasłaniamy i próbujemy ominąć przeszkodę z tej lewej strony. No niestety nie będziemy jej widzieć, tak? Astygmatyzm. No to tutaj już mamy wadę wzroku. Potrzebne nam są okulary, ponieważ astygmatyzm jest to zakrzywienie troszeczkę linii, obrazu. Nie widzimy wyraźnie, nie widzimy prosto linii. Często musimy na przykład przekręcać sobie zeszyt, jeżeli nie mamy dobrze dobranych okularów. Dalekowzroczność. Bardzo dobrze widzimy z daleka, ale z bliżej już jest ten obraz jakby zamazany, jest niewyraźny. Często też zdarza się po 40 tak zwana presbiopia, czyli musimy, zobaczcie Państwo, nasi rodzice często muszą wyciągnąć, trzymając gazetę, muszą wyciągnąć daleką rękę, żeby mogli przeczytać tekst, który jest napisany, ponieważ z bliska nie widzą tego, co jest, muszą sobie dalej odsunąć. Jeżeli mamy już okulary, wtedy potrzebne nam są okulary plusy, żeby wyregulować tą ostrość. Krótkowzroczność. Dobrze widzimy z bliska, ale niestety z daleka już ten obraz jest troszeczkę zamazany. Więc tak jak powiedzieliśmy, wadę wzroku możemy sobie częściowo wyregulować soczewkami czy okularami. Niestety wada wzroku też często się nakłada na choroby oczu i możemy mieć lunetowe widzenia, ale też możemy przy tym mieć niestety obniżoną ostrość wzroku. Więc taki mamy niefajny miks, że nie dość, że widzimy przez tą dziurkę jak dziurkę od klucza, to jeszcze jest to bardzo niewyraźne. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Czasami mamy jakiś dystans, boimy się podejść, zapytać, porozmawiać, ponieważ nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji, jak widzimy osobę niewidomą albo słabowidzącą. Więc mamy tutaj takich kilka wskazówek, jak ułatwić sobie i podejść, porozmawiać z osobą niewidomą. Powiem tak, nie wszystkie osoby niewidome czy słabowidzące, myślę, że nawet większość, nie potrzebuje tej pomocy. Więc jak widzimy, że ktoś się kręci z tą białą laską, ma problem, najpierw zapytajmy, ponieważ przy takim nagłym, nie wiem, podejściu i złapaniu tej osoby za rękę możemy ją rozproszyć i wtedy zgubi ten swój punkt odniesienia i nie będzie wiedziała, gdzie dalej iść. Więc na początek proponuję zapytać. Trzeba też oznajmić swoją obecność i jak wchodzimy do pokoju lub nie wiem, do jakiejś sali, jest osoba niewidoma, to trzeba powiedzieć dzień dobry, cześć, jestem, żeby nie było takich niezręcznych sytuacji, bo ktoś może nie być świadomy naszej obecności, a nikt z nas, każdy z nas by się chyba tam czuł niepewnie, tak? Nie wiedząc, że nie jesteśmy sami lub nie wiedząc, kto jest z nami w tym pokoju. Kolejna rzecz, uprzeć o oddalaniu się. Niestety zdarza nam się często, nie wiem, rozmawiając właśnie ze sobą niewidomą czy słabowidzącą, coś nas rozproszy lub nagle zadzwoni i wychodzimy. Jestem słabowidzącą osobą, więc ja pewnie bym to zauważyła, że ktoś odszedł. Ale osoba niewidoma, no to już tak trochę niezręcznie, tak? Bo może nie usłyszeć tego, że wychodzicie. Lub w pokoju jest kilka osób, oddala się jedna, wychodzi i osoba niewidoma mówi nadal do pustej ściany, do tej osoby i nie otrzymuje odpowiedzi, niezręczna cisza, tak? Więc tak jak przy przychodzeniu czy przy odchodzeniu powiadomimy o tym tą osobę, tak? Że się oddalamy lub przyszliśmy. Nie dotykaj bez uprzedzenia. Dobrze. Zasady w kontaktach. To już jak mówiłam, nie, jak się oddalamy, to informujemy, jak przychodzimy, to też informujemy. Nie dotykaj osoby niewidomej tak bez, no,
bez potrzeby, w sensie bez uprzedzenia, ponieważ możemy też wystraszyć, tak? Nawet jak widzimy, że ktoś się kręci, znaczy jak widzimy w jakiejś niebezpiecznej sytuacji, że chce wejść ktoś, nie wiem, pod samochód, to oczywiście łapiemy za łokieć i reagujemy w takiej sytuacji, ale kiedy widzimy, że ta osoba gdzieś, nie wiem, sobie szuka sklepu, no to nie łapmy najpierw za rękę, tylko zapytajmy po prostu, czy pomóc, tak? Nie popychaj przed sobą, nie sadzaj. Często widziałam osób starszych też taki odruch, że widzi sobą niewidomą, ciągnie za rękę i proszę sobie tu usiąść. Nie ma takiej potrzeby, wystarczy położyć rękę osoby niewidomej na krześle, na poręcze, ona sobie już tą ręką sprawdzi tą przestrzeń, gdzie jest krzesło i gdzie ma usiąść. Nie bójmy się sformułowań do widzenia, do zobaczenia. Są też sformułowania, które są ogólnie u nas jakby powtarzane i używane w życiu codziennym, więc standardowo proszę się tego nie przejmować. Bądź przygotowany, by pomóc. Zwracaj się bezpośrednio do osoby niewidomej. Czemu tak mówimy? Zdarza się, że osoba niewidoma często porusza się z przewodnikiem. I z doświadczenia wiemy, że niekiedy osoby zwracają się do tego przewodnika, do opiekuna, nie do osoby niewidomej. Osoba niewidoma słyszy najczęściej, no zdarzają się jakieś tam sprzężenia, ale słyszy, więc nie ma potrzeby zwracania się do opiekuna. Nawet jest to takie wręcz niestosowne i niezręczne. Nie dotykajmy laski ani psa przewodnika. Wtedy bardzo rozproszymy tego psa, tak? Jeżeli wskazujemy drogę osobie niewidomej lub słabowidzącej, tej głównie osobie niewidomej, to używajmy wskazówek, które nie potrzebują orientacji wzrokowej. Czyli na przykład przejdzie Pan 5 kroków i proszę skręcić w prawo, laską może Pan wyczuć, nie wiem, śmietnik lub nie wiem, przejdzie Pan 50 metrów i po lewej stronie za drugim zakrętem będzie budynek. Nawet jeżeli to jest osoba słabowidząca i zaczniemy mówić o tamten żółty budynek, mi to osobiście nic nie powie, ponieważ mam problemy z rozróżnianiem kolorów. Więc dla mnie właśnie bardziej istotna jest ta informacja, za ile metrów, które skrzyżowanie, który skręt jest potrzebny. Dopilnujmy, aby na szlakach komunikacyjnych nie stały przeszkody. Często zdarza się, że właśnie na środku chodnika stoi jakiś śmietnik, jakiś słup, rura. W szkole, na korytarzach stoją ławki, czasem ktoś wynosi, nie wiem, krzesło i stawia. Jest to niebezpieczne, jeszcze w dużym tłumie gdzieś osoba niewidoma będzie mijała daną osobę i nawet nie zdąży zareagować tą laską, że tam jest jakiś stół, krzesło czy śmietnik. Prowadzenie osoby niewidomej. To już mówiliśmy, zgłośmy swoją pomoc, podajmy łokieć, osoba niewidoma będzie już wiedziała, jak prawidłowo chwycić i do przodu wystarczy iść, tak? Czy zasadniczo jakby tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby był dialog. To jakby w takich kontaktach, czy w ogóle z osobami niepełnosprawnymi ważna jest rozmowa. Dlatego w szczególności ta rozmowa jest ważna z osobami, które źle widzą, bo one nie zauważą naszych gestów. Często jakby osoby, które dobrze widzą, potrafią sobie przekazać takie komunikaty niewerbalne, więc wystarczy jakieś spojrzenie na coś, mrugnięcie okiem i my już, ludzie, którzy dobrze widzą, już wiedzą, o co chodzi, tak? Czy jakby z niektórych potrafią odczytać gesty innych osób. Tutaj jakby cała komunikacja przechodzi z tej sfery wizualnej, bo też trzeba pamiętać, że ludzie zdecydowaną większość informacji pozyskują wzrokowo. To jest jakby, jeżeli jest to jakoś tam, chcemy to przedstawić w cyfrach, to myślę, że około 80% informacji pobieramy wzrokiem. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jakby zabieramy Państwu 80% możliwości pozyskiwania informacji. I teraz te jakby tą część, którą straciliśmy w wyniku wady wzroku, no musimy przerzucić na jakby inne zmysły. No, głównie będzie to dotyk i słuch. Więc jakby dlatego
w każdym wypadku jakby rozmowa będzie najlepszym sposobem na to, żeby ewentualnie w sposób prawidłowy pomóc osobie niepełnosprawnej. Dokładnie. Tutaj mamy stereotypy, może tak króciutko. Osoba... No tak, jakby jeżeli chodzi o osobę niewidomą, często myślimy, że ta osoba ma w ogóle jakieś inne zmysły, które jej się otwierają, jakieś nadmoce. Nie, nic takiego się nie dzieje. Nie ma czegoś takiego. Po prostu właśnie tak jak wspomniałem, zaczynamy wykorzystywać inne zmysły w większym stopniu, tak aby kompensować brak widzenia. Więc nie ma czegoś takiego, że nagle człowiek niewidomy, jakby jego zmysł węchu na przykład jest jakoś specjalnie rozwinięty albo inny. Nie, on nie jest inny, po prostu ludzie przystosowują się do nowej sytuacji w ten sposób, że uczą się też wykorzystywania właśnie innych zmysłów. To jest trochę tak jak powiedzmy z ćwiczeniami, z budową mięśni. Każdy człowiek ma mięśnie, no ale nie każdy ma takie duże i rozbudowane. W momencie, kiedy zaczynamy ćwiczyć i pracować nad danym zmysłem, czy na przykład mięśniami na siłowni, no one po prostu się rozwijają i zaczynają lepiej funkcjonować. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nadprzyrodzone moce, nie ma czegoś takiego. Może też jest stereotyp, że osoby słabowidzące noszą okulary. No nie, no rzadko nawet się to spotyka. Ja na przykład nie noszę okularów, bo mi nie są potrzebne, no nie pomagają mi. Ale często spotykam się z takim właśnie pytaniem, a czemu pani nie nosi okularów? Po prostu nie ma takich szkieł, dzięki którym będę lepiej widziała. Po prostu ich nie noszę. Dobrze. Jeszcze jakiś stereotyp? Czy już idziemy do dzisiejszych technologii? No chyba porozmawiamy już o tym, jak funkcjonują dzisiaj osoby niewidome i słabowidzące, bo myślę, że tych, na szczęście tych stereotypów jest coraz mniej. Też jakby widzimy taką tendencję do tego, żeby o różnych niepełnosprawnościach coraz więcej mówić. Sami też jakby no najczęściej na żywo do tej pory prowadziliśmy takie lekcje, bo wtedy mogliśmy jakby więcej przećwiczyć i jakby pokazać tak, bym powiedział, namacalnie, tu akurat jeżeli chodzi o osoby niewidome, ten dotyk jest ważny, więc też mogliśmy pokazać, jak na co dzień funkcjonują osoby niewidome, więc mogliśmy to pokazywać, ale widzimy, że jest jakby duży postęp w tym, że coraz więcej tych informacji jest przekazywanych i tych stereotypów w ten sposób coraz więcej gdzieś tam wygasa i nie są one powielane. Więc tak. Moce, które wspierają proces kształcenia. Oczywiście w każdej dziedzinie życia ten brak widzenia trzeba sobie czymś nadrabiać, kompensować. Czy to będzie właśnie edukacja, czy to będzie poruszanie się, czy to będzie rozrywka. No tutaj będą troszeczkę inne narzędzia. Niektóre z tych narzędzi, rozwiązań będą jakby funkcjonowały w wielu aspektach życia osób niewidomych i słabowidzących. Też trzeba wiedzieć, że te urządzenia będą inne dla niewidomych, będą inne dla osób słabowidzących. Jakby tak, mamy przygotowane tutaj dla Państwa troszkę takich rozwiązań do pokazania i do opowiedzenia. Mam nadzieję, że nas nadal widać. Sekundkę, ja postaram się przełączyć właśnie już z tej naszej prezentacji jeszcze raz na kamerkę, żeby nas było widać, żebyśmy widzieli też, czy my widzimy siebie, nie widzimy, tak? Nie widzimy siebie, ale czy uda mi się w ogóle przełączyć, bo ja już tutaj poprzestawiałam, także, ale mam nadzieję, że na Facebooku Państwo nas widzicie i... Jest tak. To już nam nie będzie potrzebne. Jeszcze sekundkę, tylko żebym nie zamknął tego, czego nie trzeba. Chciałbym się przełączyć na okno, które pozwoli nam
Dobrze, my tutaj siebie widzimy. Ok, teraz już widzimy przynajmniej tyle, ile Państwo widzicie. Będziemy starali się pokazać, bo tak, rozumiem, że to, że nas widać teraz oboje, więc jakby tutaj nam Pan, który nam podpowiada czasem, do nas się odezwał i napisał, czy rzeczywiście nas widać, to będziemy wiedzieli, że już możemy pokazać troszkę rzeczy. Czy na tym Facebooku, tak? Możemy już właśnie zobaczę. Widać. Dobrze, widać nas to chociaż tyle. Jest jakiś sukces. Więc tak, może zaczniemy od takich najprostszych rzeczy codziennego użytku. Może Kasiu, to zaczniemy od białej laski. Tutaj to nie jest, jakby wszyscy znajdziemy, tak mamy tutaj gdzieś na stole, wszyscy tą laskę znamy i to narzędzie, ale zaprezentujemy, żeby jakby... Składana. Dobra, jest tak, laska jest składana, mogą być takie długie, nieskładane, w różne modele mają jakby, mam nadzieję, że ja tutaj przeżyję to rozkładanie laski. Nie, to już laski. Złożyłam, żebyś... Dobrze, więc tak, okej, okay, biała laska, tak? Widać. Widać tą laskę, tego, bez tego człowiek niewidomy no nie jest w stanie funkcjonować. I bezpiecznie poruszać się. Ale tutaj jakby to, jak działa biała laska, no to mniej więcej każdy z nas wie i do czego służy. Lupa optyczna. Lupa, tak, taka zwykła, klasyczna lupa, to jest narzędzie dla osób, które jednak jeszcze dosyć dużo widzą. Też musicie Państwo wiedzieć, że przez taką lupę jakby nie ma dobrej jakości obrazu. Ona jest przydatnym narzędziem w różnych miejscach, gdzie nie, jakby elektronika nie będzie dobrym rozwiązaniem albo w ogóle nie potrzebujemy aż takiej jakości tego patrzenia. No więc tak, czasem no, prosta sprawa dla osoby, która słabo widzi, no na przykład, żeby sobie zobaczyć, jak nie wiem, no, czy ten paznokieć jest dobrze pomalowany. No taką lupą sobie to sprawdzimy. Będzie ulotka odleków jakoś tam szybciutko, żeby zobaczyć kilka dosłownie linijek tekstu, bo do czytania na co dzień takiego dla osoby słabowidzącej mielibyśmy już inne, lepsze rozwiązania. Mógłby to być powiększalnik elektroniczny, jako tutaj postaram się pokazać, ale to byśmy musieli też wziąć i książkę. Powiększalnik, już książeczkę weźmiemy, ja też wezmę, no to tak, powiększalnik, to może pokażesz i opowiesz o tym, co to jest w ogóle, z czego to się składa. Może niech się włączy chociaż. To jest powiększalnik elektroniczny. Będzie już na nim tam jakiś obraz. Muszę zobaczyć, czy nie wiem, tak, Państwo, do czy ja Cię widzę, tylko nie wiem, czy Państwo widzą, czy na ile się powiększył ten to obraz. Duże powiększenie. Zrobię większe właśnie. O, dobra. No teraz jest tak średnio, wiadomo, wygodnie, ale normalnie standardowo jest to na statywie. To kładziemy to sobie, znaczy jakby teraz pokazujemy Państwu, żebyście w ogóle widzieli, o co tu chodzi. Możemy sobie zmienić kontrast, tak jak w moim przypadku, kiedy czasem mnie razi to białe światło, to sobie zmieniam czasem na ciemne litery, przepraszam, ciemne tło, a jasne litery, tak? Więc mogę sobie dostosować tą lupę do moich potrzeb wzrokowych. Możesz już zabrać książkę. Mogę sobie zwiększyć tą czcionkę lub zmniejszyć. Jest o tyle taka dla mnie kompaktowa ta lupa, że mogę sobie włożyć ją do pokrowca, spakować do torebki trochę większej lub plecaka i mogę sobie wyjąć ją w czytelni, w bibliotece, nawet idąc do sklepu tak naprawdę, jakbym się uparła. Mogę sobie sprawdzić rozkład jazdy. Czyli tak naprawdę, teraz tak, trzeba też wiedzieć, że tych modeli, tych urządzeń, tych powiększalników elektronicznych albo lup elektronicznych, bo różnie one są nazywane, tych modeli jest dosyć dużo. Są większe, mniejsze, od powiedzmy przekątnej ekranu, nie wiem, 5 cali do 10, to są takie jeszcze, które możemy przenosić, no może nie w kieszeni, ale bardziej w torbie, plecaku, no ale to są jeszcze takie urządzenia, które jesteśmy w stanie sobie zabrać na przykład na uczelnię. No i główną jakby zaletą w porównaniu do takiego optycznej lupy, takiej ze szkiełkiem, no jest to, że no zupełnie inna jest jakby jakość pracy na takim sprzęcie. Dużo większe powiększenie. Powiększenie
jest większe. Większe powiększenie pole. Możemy ustawiać płynnie, bo jakby lupa taka klasyczna ma jedno powiększenie dobrane, trochę tak jak okulary, dobrane do wady wzroku, tak żeby powiększała i no, w takim najbardziej optymalnym zakresie. Powiększalnik, te powiększenia może, na powiększalniku można je ustawić w sposób no, dowolny i jakby taki, jaki w danym momencie potrzebujemy. Czyli jeżeli mamy mały tekst, możemy sobie ustawić większe powiększenie, jeżeli mamy już jakąś czcionkę troszkę większą, możemy ustawić sobie to powiększenie mniejsze. Też pokazywaliśmy Państwu, że można zmieniać tło liter. To jest też ważne właśnie przy takich schorzeniach siatkówkowych, gdzie na przykład osoby no, nie są w stanie czytać, jeżeli mają dużą ilość światła, która dociera do oczu. Wtedy jakby no, przestają widzieć i tutaj po to mamy te zmienione kontrasty, żeby były białe litery, a ciemne tło. Też w ten sam sposób można dostosować sobie i komputer i też część osób z takiego dostosowania właśnie korzysta. Telefon. Telefon też. Więc jakby tutaj to mieliśmy rozwiązanie dla do czytania. Tu jeszcze za chwilę pokażemy Państwu rozwiązania, które jakby służą do czytania i... Ale całą stronę, bo tak, przy takim powiększalniku elektronicznym nie zeskanujemy sobie od razu całej strony najczęściej, no bo no nie da się, to jest, ma określoną wielkość ta swoja lupa, więc część tekstu możemy sobie zeskanować, no nawet ma też funkcję, możemy sobie wgrać te, możemy zrobić zdjęcia i wgrać sobie i później nawet w domu je odtworzyć. Mamy też urządzenie. Jeśli chodzi o czytanie, też niewidomi korzystają w dużej mierze z audiobooków. Niewidomi z audiobooków korzystali już kilkadziesiąt lat temu, jakby no od nie wiem, kilkunastu lat być może te audiobooki są coraz bardziej popularne wśród osób zdrowych, pełnosprawnych, bo teraz coraz chętniej też sobie gdzieś tam słuchamy tych książek jadąc z autobusem, tramwajem czy metrem. I tak naprawdę jakby ta popularność audiobooków tak ogólnie mam wrażenie, że rozwinęła się wraz z takim popularnym użytkowaniem smartfonów. A jakby dla osób niewidomych czytanie w wersji słuchanie nagranych przez lektora tekstów no było już jakby realizowane odkąd tylko można było rejestrować dźwięk. Na początku tak jakby popularne były kasety. No myślę, że Państwo pamiętacie jeszcze, jak wygląda taka kaseta magnetofonowa. No i wtedy to już, no myślę, że można śmiało powiedzieć, że już od 50 lat temu niewidomi słuchali audiobooków, czyli tak naprawdę nagrań lektora, które gdzieś tam sobie musieli iść do biblioteki, wypożyczać. No i jakby to było takie no mało wygodne. Dzisiaj niewidomi też korzystają z audiobooków, też słuchają ich na telefonach, też jakby za chwilkę pokażemy Państwu, że można obsługiwać typowy smartfon nawet bez użycia wzroku, ale też używają sobie na przykład bardzo często takich małych urządzeń przenośnych, no właśnie dyktafonów, albo takich dyktafonów dostępnych, dyktafonów i odtwarzaczy książek, które są dostępne na rynku, tak normalnie w sklepie, tak, czyli jakiś tam, nie wiem, kiedyś były takie Olympusy popularne lub inne rejestratory, no z czasem w dobie smartfonów jakby dużo funkcji te smartfony przejęły i jakby coraz częściej wypierają takie urządzenia specjalistyczne, ale jeszcze jakby też dużo osób korzysta z tego typu rozwiązań dedykowanych, no gdyż jak Państwo widzicie tutaj, one są specjalnie przygotowane do obsługi przez osoby, które źle widzą albo i nie widzą zupełnie. Prosty. Tak, co ważne, tutaj mamy przyciski. Przyciski są bardzo lubiane przez osoby niewidome, bo no jakby zamiast wzrokiem, to tutaj dotykiem mogą sobie jakby zbadać to urządzenie i włączyć je
no właściwie tak jak i my włączamy każde inne urządzenie. To jest i dyktafon, i odtwarzacz książek i mówionych. Przyciski są oznaczone. Tak, przyciski są oznaczone. Tutaj bardzo ważne ogólnie przy funkcjonowaniu osób niewidomych, bardzo ważne jest to, żeby żeby dotykiem można było wyczuwać jakby no różne przedmioty, tak? Czy właśnie jeżeli chodzi o jakieś tam, jeżeli to są fizyczne przyciski, to żeby nie były wszystkie takie same, tutaj właśnie tak jest to zrobione, więc tak naprawdę czy przez słuchawki, czy na głośniku, z tego możemy sobie i nagrywać. Dlaczego mówię o dyktafonach? Dyktafon też dla osoby niewidomej jest takim notesem, więc tu też chodzi o to, żeby nie trzeba było gdzieś tam przez 5 pozycji w menu przechodzić w jakimś urządzeniu i dopiero dotrzeć do opcji dyktafonu. Tutaj właściwie naciskając ten jeden górny przycisk od razu możemy sobie nagrać notatkę i w bardzo prosty sposób ją obsłużyć. Więc właśnie ta ergonomia użytkowania jest też wyjątkowo istotna i dlatego też często używane są jeszcze takie urządzenia dedykowane. No jest malutkie przede wszystkim. No i tak, jest malutkie, no i działa dosyć długo, więc tu też jest ważne, żeby to nie trzeba było tego co 3 godziny ładować. Aplikację pokazać do książek? Może jeszcze o takich drobnych rzeczach codziennego użytku tutaj, chociaż tak, przeszliśmy do książek, z tych urządzeń codziennego użytku przeszliśmy do książek. Ja powiedziałem Państwu o czytaniu dotykiem. Tutaj pokażę Państwu też takie urządzenie, które jest, mam nadzieję, że będzie go, o, teraz myślę, że już go widać dobrze. Tak, jest. To jest monitor brajlowski. Tutaj kilka słów powiem o piśmie Braille'a. Jeszcze mam tak zwana linijka brajlowska. To jest tak, linijka brajlowska, monitor brajlowski. Tutaj Państwo widzicie takie niebieskie przyciski. To jest urządzenie, które współpracuje zarówno z może i telefonem, i komputerem, i tabletem, może też funkcjonować samodzielnie. Jego zadaniem jest po pierwsze działanie jako maszyny do pisania, więc te przyciski niebieskie służą jako klawiatura. Odpowiednia kombinacja tych przycisków będzie nam wpisywała no, literki takie jak mamy na klawiaturze w komputerze. Teraz tak, na dole te punkty, takie białe tutaj, zaraz zobaczymy, czy tutaj chyba nie będzie tego widać, ja go włączę i zobaczę, czy aż tutaj się tak, pokazały. Pokazały się malutkie, ale to nam, no nie wiem, chyba przez kamerę nie będzie tego widać w ogóle, że one tutaj wychodzą. Okej, nie wiem, tutaj się. Ale widać kuleczki. Te kuleczki, tak, Te kuleczki widać. To urządzenie nie będzie do nas mówiło, więc jakby tutaj dźwiękiem nam nic nie pokaże. Chyba troszkę widać, że część tych literek jest wystających, część schowanych, punktów właściwie, bo i teraz tak. Jakby to jest pismo Braille'a, czyli pismo wypukłe. I jakby tutaj mamy ośmiopunkt. Ośmiopunkt jest na urządzeniach elektronicznych, tak na papierze, jeżeli chcielibyśmy jeżeli się zapisuje pismo Braille'a, zazwyczaj się je używa tylko 6 punktów. Tutaj chodzi o to, żeby troszeczkę zaoszczędzić miejsca, więc zostały wymyślone jeszcze 2 punkty. No, tak klasycznie mówi się o tym, że jest to 6-punkt. I teraz tak dla przykładu, jeżeli w tym 6-punkcie jakby wysunięta, wypukła będzie tylko lewa górna szpileczka, będzie to literka A. I tutaj czytanie odbywa się dotykiem, dotykamy palcem do, tutaj sobie tak kładziemy palec i skanujemy tak naprawdę tutaj ten 6-punkt i czytamy. I teraz tak, do czego to jakby jest nam przydatne? Oczywiście słyszeliście Państwo na pewno nie jeden raz, jak taki głos syntetyczny, nie wiem, zapowiada na przykład pociąg na stacji. I w ten sposób działają też komputery, działają smartfony i one oczywiście głosem nam wszystko bardzo ładnie przeczytają, bo teraz te syntezatory są też bardzo już takie, ja bym powiedział,
ludzkie, więc fajnie to robią. No ale wyobraźcie sobie Państwo, że macie ucznia, który ma się nauczyć też ortografii, ewentualnie piszecie Państwo jakąś pracę w Wordzie, no i tam chcecie Państwo sprawdzić, jak tak naprawdę ten tekst jest sformatowany, czy w tej linijce są dwie spacje, czy jest jedna spacja, czy jest przecinek, czy jest ukreskowane. No jakby tutaj, a poza tym są czasem takie jakby sytuacje, że nie chcecie Państwo, żeby wszyscy dookoła słyszeli jakby co czytacie, więc tutaj mamy pismo Braille'a. Też pamiętajcie, że pismo Braille'a jest bardzo ważne, żeby osoby niewidome je znały, gdyż coraz więcej miejsc, urządzeń, przycisków jest oznakowywanych takim właśnie w ten sposób. Takim dobrym przykładem są windy. Zwróćcie uwagę na to, że w windach coraz częściej przyciski odnośnie pięter są oznakowane pismem Braille'a, więc w ten sposób można sobie odczytać opakowania, tak. Na lekach też mamy pismo Braille'a, jest taki obowiązek, żeby niewidomi też mogli sobie odczytać no właściwie nazwę leku. Więc do tego też służą i takie urządzenia. Tak naprawdę jest to druga forma komunikacji, to jest ta forma dotykowa, nie tylko na słuch. No też wśród osób niewidomych zdarzają się osoby, które mają problemy ze słuchem, więc wtedy tak naprawdę no nie jest komfortowo im jakby słuchać lektora. Bardziej komfortowo czują się w momencie, kiedy mogą sobie dotykowo czytać. Do książki jeszcze wrócimy, mamy fajne urządzenie, ale może jeszcze czynności dnia, takie gadżety. A może zakończymy te książki. Tak. Tutaj ja mamy takie inne duże urządzenie. Ja odsunę trochę. Uda nam się tutaj z nim dotrzeć. Postaram się Państwu je pokazać. Teraz o co chodzi z tym urządzeniem? Wiesz co, widać? Tak, widać? O, jak tutaj. Ja będę je trzymała. Tak. To jest urządzenie lektorskie, które służy do czytania zwykłych książek, czyli tak, jeżeli mamy w domu, może tak, w ten sposób, tutaj Państwo widzicie, na tym ramieniu jest kamera. Działa to zazwyczaj w ten sposób, że po prostu stawia się to na biurku. Ja przychylę troszkę tą kamerę, żeby to było widać, tak? Przed to urządzenie położymy książkę, ja go włączę. Postaram się. Ważne, tutaj. Nie musimy wiedzieć, czy położyliśmy tą książkę do góry nogami. Tak, po prostu nie wiem, czy on tutaj sobie dobrze z tym poradzi, ale tak. Często to nie chce zadziałać, więc zobaczymy. Musicie Państwo wiedzieć, że to też nie jest tak, że ta cała technika, ona jest taka niezawodna. No i fajnie by było, gdyby była, bo my jak widzimy, no to wiemy, że na przykład zawiesił się komputer albo coś tam się w telefonie stało. No właśnie dla niewidomych jest ważne, żeby te urządzenia działały jak najbardziej niezawodnie. Ale może się postara i zadziała dobrze. Więc teraz tak, on sobie zrobi zdjęcie, zeskanuje tą książkę i powinien za chwilkę odczytać. Osiągania wysokiej sprawności w posługiwaniu się pismem Braille'a, rozwijania myślenia przez analogię, doskonalenia struktury wyobrażeń zastępczych. Dobrze, myślę, że już wystarczy tego jakby czytania. Głównie chodziło mi o to, żebyście Państwo zrozumieli też, jakby wiedzieli, że są urządzenia, które też odczytują czarnodruk, czyli drukowane książki. Nie zawsze, nie wszystkie materiały mamy w formie cyfrowej. Też pamiętajcie Państwo, że jest szerokie grono seniorów, którzy nie mają chęci nauczenia się obsługi urządzeń elektronicznych i komputerów czy smartfonów, które też potrafią zrobić dokładnie to samo, co to urządzenie, ale dla nich muszą być urządzenia, które, tak jak tutaj Państwo widzicie, są proste w obsłudze, mają dosłownie kilka przycisków, czyli okrągły przycisk skanowanie, później dwa suwaczki głośniej, ciszej i ewentualnie przechodzenie do tyłu książki do przodu. To musi być proste, więc taka forma w kształcie przypominająca stare radio jest urządzeniem lektorskim, które
przeczyta nam książki takie przenieść. Drukowane. No tak, można przenieść, ma też akumulator. Dostajemy też często listy, jeszcze rachunki, faktury i no chcielibyśmy tak, wiedzieć, tak, mamy jakieś właśnie listy, tego typu rzeczy. No, jest to rozwiązanie, które na pewno potrafi pomóc w takim codziennym życiu. No tak, no, chociaż teraz coraz częściej biblioteki już mają zasoby cyfrowe. Dobrze, to ja to odłożę, teraz może o tych, przejdziemy do takich jeszcze urządzeń, które w codziennym życiu nam pomagają. To odłożę książkę, dobrze. Tester kolorów. Bardzo proste, malutkie. Urządzenie znane właściwie już pewnie 20 lat tak naprawdę, ale ciągle wykorzystywane też... Znowu jakby wrócę do tego samego tematu, że na dzisiaj możemy mieć i aplikację w telefonie, która nam będzie te kolory opowiadała, ale szczerze mówiąc takie urządzenie jest i prostsze w obsłudze i, no, i chyba lepsze nawet pod tym względem. Bo jak to działa? Światło, tak? Chodzi o to, że przykłada się, nie wiem czy tutaj będzie, o tak będzie widać, przykłada się to urządzenie do... No na przykład do ubrania, do jakiegoś przedmiotu. Tutaj może będziemy mieli jakiś tam inny kolor. Tak, widać trochę, widać tutaj. Zielony. Nie wiem, czy on jest zielony. Zielony. Ale mówi, że jest zielony, więc... Z ubraniami często może być ten problem, że ubrania mamy z różnych tkanin, więc on tam czasami może... Są jakieś tam różne nitki, więc tak. Ale zasadniczo to jest takie bardzo proste w obsłudze urządzenie, które nam odczyta kolory. Ma jeszcze jedną funkcję, jakby detekcję światła, czyli tutaj Państwo zwróćcie uwagę na to, że im wyższy dźwięk, tym widniej, czyli teraz jest ciemno. No mam nadzieję, że tam jakby nasze bębenki wszystkim przeżyły, ale tak to działa. No wiecie Państwo, jeżeli mieszka osoba niewidoma sama, no nie ma poczucia światła, nie wie czy jest widno, czy jest ciemno, nie będzie też w stanie nawet często zapamiętać, czy... Ale wiesz, ktoś czasem wychodzi od nas, nie gasi światła. Właśnie tak, czy jest zgaszone światło, zapalone, no tutaj można sobie to w prosty sposób sprawdzić. Termometr. No to teraz jakby termometr to jest jedno z najbardziej potrzebnych urządzeń. Też od dawna już, no też myślę, że od kilku, a właściwie kilkunastu lat są termometry, które po prostu nie dość, że wyświetlają, no to mówią jaka jest temperatura, to jest jakby znane, ale bardzo przydatne. No wyobraźcie sobie Państwo, że teraz nie moglibyście nawet zmierzyć temperatury. No, byłoby bardzo słabo, więc kiedyś, czy dla widzących będzie to, ta mowa będzie gadżetem dla osoby słabowidzącej, która, czy niewidomej, która nie jest w stanie przeczytać sobie z tego małego wyświetlacza tych cyferek, no to jest po prostu narzędzie ułatwiające życie. Czy testujemy? Chyba nie musimy, więc myślę, że każdy wie, jak działa termometr. Twoja temperatura wynosi 36. Jeszcze, tak. Zegareczki ma, jakby są dedykowane, no wiadomo, że dzisiaj też możemy używać i smartwatcha, który będzie nam mówił i można mieć jakiś tam powiększony obraz na tym wyświetlaczu ze smartwatcha, jakoś go tam sobie ustawić, ale nadal duże grono ludzi no, chce używać takiego zwykłego zegarka, ale bym poprosił jeszcze Kasia drugi zegarek, mamy tego tak. Tutaj ja go postaram się zbliżyć, nie wiem czy będzie są kuleczki. Będzie to widać, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że teraz tak, nie każdy chce mieć taki, znaczy jakby te zegarki mają dwa rozwiązania, jedno to jest dotykowe, drugie mówione dla niewidomych. Tutaj jest taki specyficzny zegarek dotykowy, który zamiast wskazówek ma dwie kulki. I teraz mam nadzieję, że on się nam tutaj jakoś wyzumował i ostrość złapał na zegarek, a nie na mnie. Ja siebie staram zasłonić, więc może będzie tak. I teraz ta kuleczka to jest właśnie, kuleczka zastępuje wskazówkę. No też proszę zwrócić uwagę na to, że ten zegarek jest fajny w swoim wyglądzie, więc nie jakby nie pokazuje od razu, że to jest jakiś specjalistyczny zegarek dla kogoś, kto nie widzi. Nie zawsze osoby niepełnosprawne chcą
jakby pokazywać tą swoją niepełnosprawność, chcą też mieć fajne rzeczy, fajne, funkcjonalne, ale też takie, no po prostu ładne, tak, żeby to nie było takim, no, czymś stygmatyzującym. Tak, bo mamy też taki zwykły zegareczek, który po naciśnięciu... No lepiej lub gorzej, ale coś tam mówi, ma też takie jakby kontrastowe kolory, więc żeby był funkcjonalny i dla osoby, która jeszcze ma resztki widzenia i dla kogoś, kto już tylko słuchem odbiera informacje. Miarka na mężczyzn? O, tutaj to jest też takie fajne urządzenie. No w domu wiele osób no też coś chce zrobić. Czasem trzeba zmierzyć, nie wiem, jakąś tam wnękę. Więc mamy elektroniczną miarkę. Taśma nie jest w obudowie. Już będzie w obudowie. 0 mm. Więc to jest po prostu narzędzie, które pozwoli coś tam popracować trochę w domu i zmierzyć. 17 cm, 8 mm. Więc właściwie zwykła miarka, z tym, że ma wyświetlacz zamiast. Oczywiście można przeczytać z taśmy. No znowu. A widzącego byłby to gadżet niepotrzebny, no ale wyobraźcie sobie Państwo, że przepraszam, no chcecie sobie sprawdzić, nie wiem, zamówić jakieś tam meble do domu, no i sprawdzić tam powiedzmy wnękę, czy jaka długość kanapy zmieści się w pokoju. No tak, no nie posiadając takiego urządzenia tego typu, bądź właśnie specjalnej takiej taśmy z oznaczeniami, no byłoby nam ciężko, no bylibyśmy zależni od kogoś innego, tak? Tutaj wykorzystując to, że jakby dźwiękowo dostaniemy informacje, no poradzimy sobie sami, a ta niezależność jest bardzo ważna i każdy sobie ceni, bo myślę, że to najprościej powiedzieć, jak jesteśmy chorzy, nawet przeziębieni, musimy leżeć i prosić kogoś. Tak naprawdę nikt nie lubi prosić innych o jakąś tam pomoc. No, bycie niezależnym to jest dla każdego człowieka bardzo ważne. Waga. Waga jest jakby kolejnym urządzeniem, które po prostu mówi. No, kładziemy na tą wagę. To jest waga taka kuchenna do ważenia artykułów spożywczych najczęściej. No i znowu, no czasem, nie wiem, mamy jakąś dietę, trzeba sobie odważyć produkty. No, niewidomi też przygotowują jedzenie samodzielnie. Ona po prostu działa. Tutaj akurat nacisnąłem. To jest o tyle uwagę uniwersalne, że ma duży też ten wyświetlacz. No taki relatywnie może duży, no ale jakby i powie, i wyświetli tą wagę, więc jesteśmy w stanie sobie coś zważyć. No tutaj to już jest narzędzie takie bardzo proste, ale też przydatne. Nie wiem, czy tutaj widać, jest. Może wezmę na tej książce, pokażę jeszcze. Będzie tak bardziej kontrastowo. No, ramka do podpisywania się, no, to tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie musimy coś podpisywać, no ona będzie przydatna. Po prostu ktoś widzący przyłoży nam tą ramkę w miejscu, gdzie mamy złożyć podpis. No i wtedy jest łatwiej, jakby wiemy, w jakim obszarze trzeba się zmieścić, żeby ten podpis nie był za duży, żeby nie był też jakiś tam malutki, albo po prostu nie był, nie wiem, skośno zamiast, tak, zamiast nawet prosto. Jak mamy mało miejsca, to wystarczy, że położymy ramkę i powiedz, podpisz się w lewym górnym rogu, tak? I więc już tak, sobie tam tutaj, łatwiej znajdziemy. Niż... Tak naprawdę to nawet nie musi być taka ramka, czasem wystarczyłoby nawet położyć linijkę, dowód swój, więc chodzi o to, żeby był punkt odniesienia, no bo kartka jest, dotykiem na kartce nie sprawdzimy, czy tam jest właśnie to pole do wpisania, no słuchem też nie, więc jak mamy jakiś inny punkt odniesienia, wtedy będzie nam się łatwiej podpisać. Czy telefon. Dobrze, jakby tutaj... Tego smartfona później. Tak, zwykły telefon. Zwykły telefon, ale teraz zaraz już zrobię, żeby nie był taki całkiem zwykły. Turn on voiceover. Folder smart dom. Dźwięk aparat. Dobrze, i proszę Państwa, okej, w tą stronę, bo tutaj jakby. Teraz tak. Zdjęcia. Pogoda. Kalendarz. Piątek, 9 kwietnia.
Zobaczcie Państwo, że ja nawet nie celuję w te miejsca. Kalkulator, arkusze, kalkulator, dyktafon. Czyli robię jakby tutaj, mogę też, mogę oczywiście próbować sobie trafić w jakąś kalendarz, ikonkę. Piątek, 9 kwietnia. Tak, ewentualnie z drugiej strony. Aparat. I telefon będzie mi odczytywał to miejsce, w które trafiłem. Czyli tak naprawdę przeniosłem fokus w określone miejsce, telefon mi spod palca przeczytał, co się stało, w co ja trafiłem. Będzie czytał, ale mogę też zdjęcia, pogoda, wykorzystywać odpowiednie gesty do przechodzenia pomiędzy ikonami, nawet nie celując w odpowiednie miejsca na telefonie. To jest jakby, tak jest zaprojektowany program dla osób niewidomych. Akurat w przypadku iPhone'a nazywa się on VoiceOver. Czy właśnie w urządzeniach od Apple'a, czy Androidowych, te programy mamy już właściwie w każdym urządzeniu jakby domyślnie zainstalowane. No w Androidowych nie zawsze tak jest, ale bardzo często od niektórych producentów mamy już też zainstalowane. Ewentualnie w łatwy sposób można je pobrać i sobie doinstalować. W nowszych modelach już w standardzie, jak włączasz telefon, możesz sobie tylko... Tak, nawet już na poziomie konfiguracji od razu możemy sobie wybrać, czy mamy korzystać z jakichś ułatwień dostępu. No i tutaj dlatego powiedziałem, że telefony jakby potrafią, no sami Państwo wiecie, no bardzo wiele, jest wiele dedykowanych aplikacji do rozpoznawania banknotów, do rozpoznawania tekstu, do rozpoznawania kolorów, do czytania audiobooków, no i oczywiście te programy też pozwalają korzystać z Facebooka, Messengera, więc jakby dają dostęp do tych zasobów cyfrowych. No i też można go połączyć na przykład z takim monitorem brajlowskim, można tam wtedy z tej klawiatury pisać. Oczywiście tu też można pisać głosem, dyktować, wydawać polecenia głosem, więc no jakby ten dział smartfonowy to jest taki dział, o którym można by spokojnie zrobić kolejną lekcję o samych tylko tych urządzeniach mobilnych. Jak ktoś chce mieć w jednym urządzeniu kompaktowym dyktafon, odtwarzacz, to wystarczy. No tak. Czy jakby Kasia, ty śledzisz, może są jakieś pytania, które do nas tutaj dotarły, jeżeli bo już mamy chyba malutko czasu. Jeżeli nie mamy pytań, to bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy też do naszego oddziału fundacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych. W internecie łatwo do znalezienia. Tam jesteśmy na co dzień. No i staramy się w miarę naszych możliwości jakoś wspierać osoby niewidome i słabowidzące. Ta nasza tematyka jest bardzo obszerna. Jest tyflografika, wypukłe zdjęcia, można tak powiedzieć, tak? Wypukłe obrazki, ale to już chyba... No. Też udogodnienia w przestrzeni publicznej. Na pewno Państwo spotkaliście się w metrze z tymi wystającymi guzikami, liniami, planami dotykowymi. No tutaj jakby tak, tych tematów jest bardzo dużo, więc no jeżeli byłyby jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.